Dzień dobry. Mam wrażenie, że jestem wam winien jedno wyjaśnienie związku między prawem Archimedesa, wzorem na siłę wyporu, a rolą, jaką dla tej siły wyporu odgrywa ciśnienie hydrostatyczne. Rzeczywiście nie wiązaliśmy tych dwóch elementów ze sobą, ponieważ ja tak naprawdę chciałbym przekonać was do tego wzoru. Ten wzór w pewnym sensie zmierzyliśmy. To jest efekt naszych badań doświadczalnych. Hipoteza, można powiedzieć, którą potrafiliśmy doświadczalnie potwierdzić. Otóż ja mam zamiar przekonać was do tej hipotezy, używając zupełnie innych argumentów. No ale ponieważ kiedy robiliśmy to doświadczenie z balonikiem, który utrzymywał się na powierzchni wody, a wepchnięty pod wodę zaczynał tonąć, ewidentnie z tego powodu, że ciśnienie hydrostatyczne powodowało zmniejszenie objętości balonika i w związku z tym zmalała siła wyporu, widziałem pewną taką niepewność polegającą na tym, że takie umysłowe zamieszanie, że no przecież tu jest jeszcze ciśnienie, to ciśnienie jest coraz większe, to może ono pcha ten balonik do dołu. Otóż tak nie jest, myśmy nie oszukiwali. Kiedy żeśmy wypisywali wzór na siłę wyporu, to nie pojawiło się tutaj nigdzie ciśnienie hydrostatyczne. No i spróbujmy teraz zrozumieć, jaki jest związek między jednym a drugim. Bo jaki związek jest? No, można się o tym przekonać, choćby porównując te wzory. Można mieć taki pomysł, że taki związek powinien być. No, tutaj mamy ciało zanurzone w wodzie, na które działa siła wyporu skierowana do góry. Zaraz ją sobie tutaj dorysujemy, tak? Działa siła wyporu. No i ta siła wyporu to równa jest... jest proporcjonalna do iloczynu gęstości cieczy i objętości tego zanurzonego ciała. Współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, no bo to D, gęstość razy objętość, gęstość cieczy razy objętość ciała w przypadku, kiedy ciało jest całkowicie zanurzone, no to jest po prostu gęstość, masa cieczy wypartej przez to ciało. No i tutaj też natomiast na głębokości H w cieczy, no, działa oprócz ciśnienia zewnętrznego, tego atmosferycznego powiedzmy, działa dodatkowe ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne, które jest z kolei proporcjonalne do iloczynu gęstości cieczy i głębokości zanurzenia. Więc tutaj te wzory są dość podobne. Natomiast wracając jeszcze do tego obrazka, strzałkami zaznaczone jest parcie, no i oczywiście to parcie jest mniejsze tam, gdzie ciśnienie jest mniejsze, na mniejszej głębokości, a większe tam, gdzie ciśnienie jest większe. No i oczywiście jest pytanie, to ciało ma nieregularny kształt, dlaczego to ciśnienie nie, jakby no po tej stronie jakby miało większą powierzchnię niż po tej, dlaczego to parcie nie pcha tego ciała w prawo. No tak jak rozmawialiśmy o tym, dlaczego ludzie się nie czują ciśnienia, że ciśnienie z przodu jest większe niż ciśnienie z tyłu atmosferyczne, znaczy parcie z przodu jest większe niż parcie z tyłu, związane z istnieniem ciśnienia atmosferycznego, no pomimo, że no na przykład ja to z przodu mam większe pole powierzchni niż z tyłu, bo tam coś mi wystaje z przodu jeszcze, a z tyłu mam w miarę proste plecy. No, przekonywałem was, że to, o czym decyduje siła, parcie działające w danym kierunku, to jest jakby pole iloczyn ciśnienia i pola powierzchni cienia, jakie rzucam przy naświetleniu wiązką równoległych promieni padających jakby z tego kierunku, na który, z którego patrzę na ciało. No i oczywiście cień jest taki sam z lewej i z prawej strony. To samo dotyczy oczywiście ciśnienia hydrostatycznego. Tutaj trzeba byłoby sobie wyobrazić jakiś pasek, bo to ciśnienie zależy od głębokości, więc jest inne na różnych głębokościach. Jak gdybyśmy sobie wyobrazili tutaj taki pasek, niezbyt szeroki, no to oczywiście cień tego paska z lewej i z prawej strony jest taki sam. Tak? W związku z tym te ciśnienia działające z boku się równoważą.
No to jest jakiś, jak wygląda ten związek pomiędzy siłą wyporu a ciśnieniem hydrostatycznym? No można go sobie tak zobaczyć w modelu. Właśnie trudność polega na tym, że uogólnienie tego modelu do ciała w dowolnym kształcie wymaga pewnej dodatkowej pracy. Natomiast jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy zanurzone na przykład taki walec w cieczy, no to walec ma wysokość H, no i jakąś pole powierzchni podstaw S. Objętość tego walca, pamiętamy, to jest V, to jest pole powierzchni zawsze w takiej sytuacji, tak? To jest pole powierzchni razy wysokość. Powiedzmy S razy wysokość. No to cóż, z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, ciśnienie działające na danej głębokości z lewej i z prawej strony na powierzchnię walca, parcie tego ciśnienia się dokładnie równoważą, parcia wywołane przez to ciśnienie się dokładnie równoważą, więc walec się nie przesuwa ani w lewą i w prawą stronę. Jedyne, co tutaj odgrywa rolę, to to, że ciśnienie na górną powierzchnię, a więc parcie na górną powierzchnię będzie mniejsze niż parcie na dolną powierzchnię. W rezultacie wypadkowa siła będzie działała do góry, no i możemy sobie policzyć, ile ta siła wynosi, tak? No bo to będzie różnica ciśnień, siła działająca tu do góry, to jest P2 ciśnienie na tej głębokości, na której znajduje się dolna podstawa walca, razy pole powierzchni, a siła działająca w dół od tego hydrostatycznego ciśnienia to będzie P1 ciśnienie działające na głębokości, na której znajduje się górna powierzchnia tego walca i to wszystko razy pole powierzchni górnej i dolnej powierzchni. One są takie same, podstawy, tak? Tego walca, one są takie same. No to to można rozpisać, definiując ciśnienie P2 i P1. To jest ciśnienie P2, to jest ciśnienie P1. No i ten czynnik G razy D jest taki sam w obu tych wyrażeniach, więc można go wyciągnąć przed nawias. Zostanie tutaj różnica głębokości H2 minus H1, no ale różnica głębokości H2 minus H1 to jest dokładnie wysokość tego walca, prawda? No więc zostanie takie wyrażenie, no i teraz mogę ożenić to H razy S i powiedzieć, że to jest objętość. No i w ten sposób, badając wpływ ciśnienia hydrostatycznego na to ciało w kształcie walca zanurzone w wodzie, dotarłem do wzoru na prawo Archimedesa. Innymi słowy, prawo Archimedesa uwzględnia, już bierze pod uwagę ciśnienie hydrostatyczne i tutaj do rozważań tego, co się dzieje w tym doświadczeniu, dodatkowego wpływu w równaniu na równowagę sił wyporu i ciężkości na warunki pływalności. No, kiedy siła wyporu jest większa od siły ciężkości, to ciało wypływa, jeśli jest mniejsza, to tonie. Już ciśnienia nie należy wpisywać. Ono już jest uwzględnione, jego wpływ już jest rzeczywiście uwzględniony we wzorze na siłę wyporu. Jedyny wpływ, który się tutaj rzeczywiście zmienia, to jest wpływ na objętość tego elastycznego balenika. I ze względu na działanie ciśnienia hydrostatycznego, powietrze w tym baloniku będzie ściśnięte bardziej i objętość tego balonika będzie mniejsza, ale wzór na siłę wyporu pozostaje taki sam.